Dzień dobry, witam Tu Antaos i zapraszam na Let's Level Wizards vs. Zombies. Ostatnim razem zwiększyłem szybkość ataku mojemu głównemu magowi. Jesteśmy przy 58, cokolwiek to znaczy. Chyba im większa liczba, tym szybciej strzela. Chociaż z reguły szybkość ataku, im krótsza kontynuacja ataku, tym powinno być lepiej. No ale tutaj jest jakoś inaczej. Tak czy owak zwiększyłem mu tą statystykę i chyba nadrobiłbym w tym momencie starsze misje. Bo na obecnych ledwo co stoją moi magowie. A było parę poprzednich misji, w których mógłbym jeszcze wynik sobie polepszyć. Na przykład w tej 34. Zobaczmy. Może mi się tylko wydaje, ale widać ewidentnie tą większą szybkość ataku. Zwiększymy wam poziom. I wezwałbym sobie kogoś, kto zablokuje obrażenia. I jeszcze jeden czerwony mag. W tej formacji brakuje mi siły uderzeniowej. Wezwałbym sobie jeszcze pana Miyagi do pomocy. Zbieram sobie zasoby, kolejny pan Miyagi.
kolejny poziom dla ciebie i jeszcze jeden pan Miyagi. Większy poziom. Teraz troszkę ich tutaj naszło. Przebili się. Za bardzo się bawiłem. Byłem pewny, że wygram. Tak więc bym powiedział jeszcze raz. Ale tym razem wrócę do mojej standardowej dwuwarstwowej linii obrony. Najpierw was zamrozimy. Tych wybuchających będę musiał sobie trzymać na dystans. Dokładnie o tych mówiłem. Jeszcze nie są gotowe zdolności. Witam panów wybuchających. No, teraz to idzie całkiem inaczej. Idzie kolejny pan wybuchający. Jeszcze ich więcej jest.
I idzie pan wybuchający kolejny. Zatrzymałbym go w ten sposób. Okej, zbiegł się teraz nieco tłum. Jakoś nie najlepiej magowie sobie radzą z tą planszą. Muszę mieć kolejne... koniecznie trzy liny... koniecznie trzy linie obrony, bo inaczej nie dam rady. Naprawdę wymagają tutaj ode mnie ogromnej siły ognia. Was na razie spowolnię nieco. Pani lekarka. Na razie wygląda dobrze, ale potem wraz wejdzie ich tak dużo na pole walki. Leży tu cały majątek, ale ja nie potrzebuję aż tyle zasobów w tym momencie.
Zwiększy wam poziomy. I teraz idzie ten tłum. Wydawało mi się, że było znacznie ciężej niż w tych dalszych planszach. Szczególnie po co... I przybyło mi trochę z zasobów. Oraz jest jakaś nagroda dostępna. W porządku, gwiazdki doświadczenia. Zużycie energii. I to by było tyle na obecną chwilę. O, jest dostępny. $699, przedtem było ponad 700 już. Chyba za to, że poprzednio pokonana misja była niższego poziomu. Tak więc 36 bym powtórzył, brakuje tam jednej gwiazdki. Atakują środkiem. Podeszłeś. Co mi obecnie dosyć przeszkadza w graniu, to jest fakt, że ten czarny cień leci aż poniżej ikonę. Przez co niedokładnie widzę moment, od którego mogę znowu na przykład wezwać maga lub rzucić zaklęcie. Ulepszę moją pierwszą linię.
I drugą linią bym ulepszył. Was bym sobie zamroził. Was sobie też zamrożę, o ile się da. Nie było większego problemu. Więc tu bym miał wszystko na 3 gwiazdki. Jest parę starszych misji, które mógłbym poprawić. Na przykład to. Tak, zobaczmy, jak moi magowie się sprawdzą na 9 poziomie. Przeciwnicy padają na 2 hity. Ciebie bym jeszcze ulepszył. I ty jesteś ostatni.
I jest idealny wynik. Tak więc, co mi tutaj jeszcze zostało? Niech będzie szybka 11. runda. Jeszcze trochę za mało złota. Jeszcze odrobinę. Pan Miyagi sobie tutaj też poradzi. I to by była jedna z zaległych misji. Cóż mam tutaj jeszcze? Misja szósta. Zamrożę was na razie. To już będzie szybka runda. Nie idzie ciebie przyspieszyć, niestety nie. Tak więc tego przyspieszenia fali też mi tutaj nieco brakuje. I jest idealny wynik. I poziom siódmy. Cóż mnie tutaj czekało? Troszkę was spowolnię.
Te monety spadły poza ekran. Ale mimo wszystko jest idealny wynik. Tutaj jeszcze widzę. Ale wpierw bym sprawdził. Jeszcze chwilka. Poziom 12. Coś za bardzo szybko chcieli mi przebiegnąć. Ale tutaj już potrzebuję 3 strzały. No nie na wszystkich. To też była dosyć szybka misja. Teraz mogę zebrać 727 zasobów i na 18 jeszcze brakuje mi gwiazdek. Tak więc zobaczmy. Doskonała siła ognia, idzie bardzo, bardzo szybko do przodu.
No, jeszcze paru ich tam przyjdzie. I już nieco lepsze łupy. 422 do gwiazdek doświadczenia. I 19 mi tylko została. Tak. A zabrakło mi energii. W takim razie ulepszyłbym sobie zasięg. I przeczekamy, aż się naładuje mi troszkę energia. Więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tuan Taos, over and out.